No dobra, zmusiliśmy nasz mierniczek do uczenia się, podłączyłem już pod BFO. BFO dokładnie to jest 9,998/67 i ten stan musimy mieć na wyświetlaczu. Tu sobie zmierzyłem swoim mierniczkiem dokładnie i w tej chwili mamy co? 140 kHz, słuchajcie. I teraz będziemy programować. Oczywiście, żeby wejść w kalibrację, z worka numer pin numer 10 pika, zwarty do masy i podłączamy zasilanie i wchodzimy w kalibrację. Nie? Tak, czas go nauczyć, słuchajcie. Podłączamy BFO, czyli naszą pośrednią do licznika i pokazuje mi pośrednią BFO już z przesunięciem, słuchajcie, o 1,5 kHz, ale nie musi być. W sumie to musi być 2,5 kHz przesunięcie, żeby było LSB w dół, USB w górę. Czyli jeśli mamy pośrednio 10 MHz, takie były kwarce, ale te kwarce nie są idealne, od razu trzeba zacząć. Najlepszy dźwięk miałem przy tych ustawieniach trymera, czyli przy tej częstotliwości. W sumie to przy tej częstotliwości miałem najlepszy dźwięk. I w tej chwili on jest już skalibrowany, porównałem ze swoim miernikiem. Nie wiem, czy to tak łyknął dwa mierniki na raz. Nie, tamten nie łyka, bo przez sondę. Trzeba odpiąć BFO z tego. O. I podłączyć BFO na tego. I 9,9. Widzicie? 9,99820. I teraz musimy go sobie tym trymerkiem skorygować, żeby było to samo co na tamtym. Dobra, 9823. Tutaj z tyłu mamy trymerek. Moment, może ja postawię tak, żeby było cokolwiek widać. Trymerek od tyłu przy kwarcu i dociągamy do równego 2. 2,0. No, poleciałem. Nie w tą stronę. No dobra, jest 9,98, 19, 20. No dobra, niech już tak zostanie. Odchyłka 1 Hz to nie za wiele. I teraz tak. Będziemy go uczyć. Czyli co musimy zrobić? Tak. Tutaj sobie przeczytam instrukcję jeszcze. 12 lub 13 bit, aby wybrać jedno z trzech przesunięć. Pin 12 przy niskim naciągnięciu wskazuje, że tło ma niższą częstotliwość. Dobra, czyli w naszym przypadku ma odjąć, czyli pośrednio ma odjąć. Czyli musimy zapisać pin numer 13 zewrzeć. Pin numer 13 pik. Dobra, zwarłem pin numer 13, się pokazało napis USB. Mieliśmy mieć LSB. Dobra, pin numer 13 zwarty, aby zachować ustawienia BFO należy przytrzymać przez pół sekundy pin dziesiątkę, czyli robimy zwory na pół sekundy, aby się zapisało programowanie. O tu, raz, dwa, poszło programowanie, prog było, ok. Już mamy naszą częstotliwość zapisaną i już jest tutaj 0, czyli po prostu się skalibrował do naszej pośredniej. Teraz podłączamy się pod VFO i zobaczymy, co nam wyświetli. I mamy, słuchajcie, 3740 coś. Zobaczymy, czy od ilu te radio chodzi. 3760, słuchajcie, 70. I mamy LSB, słuchajcie. Pokazuje nam LSB. Pod VFO 3700, zaraz zobaczymy, 3800 już jest, to za dużo. I teraz będziemy mogli sobie idealnie dostroić nasze VFO, bo już mamy pośrednio zapisaną, która jest odejmowana, 9,998,2, to jest nasza pośrednia. I teraz możemy sobie już tylko trymerkami się dostroić, zobaczymy od ilu. 3700. O właśnie, czyli musimy jeszcze skorygować koniec okresu 3750.
czyli musimy naszą heterodynę się skorygować. I jeszcze to sprawdzę dokładnie tym swoim generatorkiem. Częstotliwość będę nadawał 3500, 3800 i będę ustawiał radio. Dobra, słuchajcie, skorygowałem już tą ceweczkę od heterodyny, znaczy od oscylatora VCO, VFO. Słuchajcie, bo tu jest. I teraz tak, podłączyłem tam generator, mam 3530. Spróbujmy tutaj się ustawić 3530 na koniec zakresu. I do strejacza możemy sobie zjechać do 3500. Musimy tutaj antenkę jakoś podłączyć. 3531. Mamy sygnał z generatora. To jest sygnał z generatora. 3530 i 08. No to troszeczkę mamy odchyłki, ale to już nie dużo. I teraz słuchajcie, ustawmy się tutaj generator sobie na 3700. 3700, tak pi razy oko, żeby się udało się równo strzelić mniej więcej. 3700. O kurczę, no bo to jest taki właśnie, to jest zwykły oscylator, słuchajcie, na bateryjkę. No, ile on już radzi ze stroju. Dobra, 3698,5. 3698,5. No i kręcimy tutaj do 3698,5. Nie wiem, czy tu widać, czy nie widać, a teraz będzie widać chyba. Tak. Moment, bo tutaj mam powerbanka podpiętego. 3690, prawie 3700. No zobaczymy. 3. Całą skalę prawie przenosić. 690. Jest. Słuchajcie, i to praktycznie się zgadza. 3698. 3698. No a te końcówki w hercach to już. Zrobi odbiór. To samo mamy z generatora. No dobra, to jednym słowem skala jest zestrojona. A do jakiej maksymalnie? Do maksymalnie mamy do 3820. No i jeszcze do strejaczem, my już do strejaczem dużo nie pociągniemy. No dobra, od 3530, od 3520 w sumie. Bo do strejacza możemy zjechać te 10 kHz, to jest bardzo dużo. Do 3820. W sumie te 20 możemy sobie troszeczkę jeszcze cofnąć, wiecie? Na ceweczce. Czyli ustawmy sobie tutaj 3700 równo na radiu. I troszeczkę te cofnijmy, bo tu do 3,8 to wtedy nam wejdzie pełny zakres 3,5 do 3,8, nie? 3700. O. 2 kHz, słuchajcie. Gdzie jest ten ustroik? Tutaj. I troszeczkę ceweczko zjedziemy. Troszeczkę, ale minimalnie, słuchajcie. Musimy sobie zjechać heterodyno. Trochę ją wykręcić. O. 3600. Czyli będziemy mieć, zaraz zobaczymy do ilu to teraz mamy zakres, bo się zakres po prostu zmienił. 3760, za bogato. Musimy tutaj ustawić koniec skali. W sumie to wysokie to kondensatorkiem robimy, a niskie cewkami. Tak samo jak w radiach UPF. Musimy tutaj dojechać do 3800 tym kondensatorkiem. Jest. Za bogato. W sumie 3806.
patrzcie, równiutko się wstrzeliłem. 3800. 3800, a od ilu? Oczywiście tutaj stoi nasz generator. 3700, 699, 698, 300. Do maksimum, do minimum, teraz jedziemy 3500. 3500 ma być. Będzie. Próbuję całą skalę przekręcić, to jest 3500. I tu jeszcze dostrajaczem 3513. Dobra, już niech tak zostaje. Prawie całusieńki zakres wszedł. 10 kHz od spodu nie weszło. Ale do góry wszystko jest do 3800 z kawałkiem, nie? Czyli jest git. Tylko jeszcze ostrość ustawimy tego wyświetlacza. I będziemy wstawiać. Momencik, żeby tutaj nie za ostro. O, o tak o. Aha, jeszcze tam jest małe okienko, słuchajcie, tutaj tą wskazówkę, bo tą wskazówkę będę wywalał. Tu wstawiam zamiast tego potencjometra Alpsa wieloobrotowego, 22-obrotowego w sumie. I teraz tak, tam żeby w okienko weszły te napisy wszystkie MHz LSB, to te MHz LSB przeniesiemy na dół. I zaraz to zrobimy. Zwierając 18. Ostatni pin układu PIK do masy i wtedy bo tak zrobiłem, żeby na tamten podwójny mały niebieski wyświetlacz miało to wejść wszystko, nie? Dobra, zwieramy. No i widzicie, i nie przejdzie to, bo ten wyświetlacz ma o jedno w bloczku, w każdym bloczku każdej literki ma o jedno za małą cyferkę. Znaczy o jedną linijkę. Dobra, rozwieramy to z powrotem. A już myślałem, że wejdzie wszystko. Już myślałem, że będzie tak jak na tym. Na tych o wyświetlaczach byłoby dobrze, żeby nie był zepsuty, słuchajcie. Ale niestety ten wyświetlacz ma 4 linie, ale są te linie węższe, no. W pionie o jeden cały rząd. No dobra. Zostaje tak na razie, dopóki wyświetlacza nie będzie innego. Może się uda mi coś dzisiaj wypatrzyć, może ktoś ma coś na sprzedaż. No dobra, słuchajcie, w ostatnim odcinku będzie to wymienione, ta skala, będzie to wszystko poukładane tak jak ma być w tym radiu. Akumulator też zostanie tutaj, znaczy tu jest, są w ten sposób są lejonki przykręcone do tej blachy metalowej. Tu musiałem ten zbiornik na stare baterie wywalić. Się udało mi go wykruszyć, że tak powiem, bo to jest takie cholerstwo sztywne, że po prostu szybciej to się wyłamie, niż to się wytnie kątówką, nie? No i co? Radyjko, no. Tylko teraz kabloteka, nie? Czyli wszystkie kabelki poukładać, wyświetlacz zamontować. I dla tych, którzy że tak powiem, są w szoku, czemu tyle czasu to mi trwa, bo to tyle czasu trwa, słuchajcie, to przy radiu to nie jest tak, że ja sobie usiądę i za 2 godzinki będzie ono zrobione, naprawione czy tam coś. Co do napraw, dali Bóg, nie biorę żadnych napraw, aż będę brał jakiekolwiek napraw, po prostu będę brał te naprawy dopiero po wakacjach, jak się ogarnę z tym, co mam, bo jest na tej zasadzie, że z tymi radiami to jest tak, że tak jak, nie wiem jak to wam powiedzieć, no chodzi o to, że to wychodzi góra z 2-3 zł za godzinę, jak robisz je za te pieniądze, które ja tutaj robiłem. Niestety, no tyle to trwa, tak żeby normalnie wziąć to, co teraz w sezonie mogę sobie zarobić na serwisie różnych maszyn albo na elektryce, to co teraz tam robię. To za taką toskę, która tam stoi, za przestrojenie, to powinienem był skasować z 500-600 zł. Także słuchajcie, no mało to opłacalny biznes. Przyjdzie zima, to się po prostu będzie robić te radyjka, a w
teraz akurat jest taki sezon, że ci nie opłaca się. Tam filmy będę jakieś tam wrzucał, na live'y nie mam czasu, znaczy mam w sumie wieczorami, mógłbym robić te live'y na tym drugim kanale, ale ja jestem taki padnięty po całym dniu, że to się w głowie nie mieści. Także nie mam siły nawet na te live'y. Być może, że w tym tygodniu zrobię jakieś tam z dwa live'y, bo tak dopiero, znaczy to w sumie dzisiaj albo w jutro, bo w środa, czwartek, piątek już jestem, że tak powiem, na wyjeździe w firmie, której tam muszę serwisować sprzęt, znaczy sprzęt, maszyna. No i potem znowu mnie nie będzie, może na weekend mi się uda tutaj coś wrzucić, jakiś film. Także jeszcze dziś, jutro sobie te radyjko skończę. Postaram się te sprzęty, które mam, po prostu zrobić też jutro, albo jeszcze dzisiaj, usiądę zaraz, żeby po prostu poodsyłać i na razie naprawdę nie dam rady wziąć żadnych tam napraw do zrobienia, nie? Dobra, słuchajcie, ja pozdrawiam. Licznik, cyfrowa skala, na piku, prościutki układ. Można wykonać. Projekt oczywiście dla patronów jest dostępny na maila. Pisać do mnie na maila, ja po prostu odpiszę. Dałem projekt płytki, projekt czego jeszcze, schemat. Też to widzieliście też na filmie. Dużo podpowiedziałem, jak to poustawiać, jak skalibrować. Opis kalibracji też po polsku przetłumaczony z angielskiego też podrzucę. Dobra, pozdrawiam. I to by było na tyle. Na dzisiaj dość.